No, witam serdecznie. Kontynuujemy Fallouta 4. Teraz będziemy. W sumie byłem, handlowałem tutaj z wieśniakiem. Posprzedawałem niektóre rzeczy, kupiłem sobie hełm wojskowy. Zamontowałem okulary przeciwsłoneczne, dzięki którym mamy zwiększoną percepcję. A teraz chcę sobie sprawdzić, co mogę zwiększyć, jeżeli chodzi o pistolet. Widzę, że ten pistolecik będzie nawet bardzo dobry, bo aż 40 damage'u zadaje. Oczywiście może jeszcze więcej chyba zadawać. 47. Ale na razie nic z tego nie będzie. Gdybym musiał sobie zwiększyć. Zobaczmy, czy hełm możemy sobie ulepszyć, ale widzę, że hełmu tutaj nie ma, więc raczej nie. Dziwne, że nie ma hełmu. No dobra. No i lecimy. Jeszcze trzeba sprawdzić, czy można coś przygotować. Akurat skorpionów to my ostatnio pozabijaliśmy w jednym odcinku. A i tyle z tego by było dobrego. Jeszcze ulepszymy sobie poziom następny, bo mamy 16 już. Myślę, że możemy sobie ulepszyć pistolety. Bo mamy dobry pistolet, także będzie większą ilość zadawał obrażeń. Zobaczmy ile. Wcześniej miał 40, a teraz ma 48. Także grubo. Grubo będzie. Jesteśmy na sterydach. Dobra, lecimy tutaj. Porozmawiać z trasą odnośnie tego urządzenia, czy mnie już przyjmą do ich fan klubu, czy nie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I jak mi pomogą w ogóle zbudować ten cały ustrojstwo, czy oni mi dadzą tylko rzeczy do zbudowania, czy może coś, jakieś terytorium. Ciekawe. Ciekawi mnie to. And the new guy patched me up, put me on his shoulder, and blasted his way through the rest of the complex. Synths everywhere. He said he wouldn't risk his life for the cause. Hello, words. I'm actions. I'm speaking awfully loud. Point taken. Deacon told me you single-handedly secured Carrington's prototype, disabled a minefield, and wiped out 100 Gen 1s. So is any of that true? Every word he said was true, and then some. A full 100. I can't even imagine. See? Just like I said, boss. I was expecting Deacon to grab a full team, including Glory, to secure that prototype. But instead, just the two of you cleared his name from the switchboard. You'd be insane not to sign him up, Des. You've certainly made an impression on Deacon. He's never spoken about, or lied about, anyone so highly before. Welcome to the railroad, agent. Dobra, dołączamy do trasy. It seems we're very lucky to have you. So you're in. Now we need to know what to call you. Secrecy keeps us alive. Code names are a part of that. So what's yours? Rąsia. Mózgowiec. Zobaczmy. Have any suggestions? No. It doesn't work like that. Your life, your name, your choice.
Oczko. Szept, buźka, oczko. Call me Bullseye. From what Deacon says of your presence, Bullseye seems apt. Your first official order is to deliver Dr. Carrington his prototype and see if he can use another pair of hands. But first, it's time to meet the rest of the gang. The location of our HQ is one of our most tightly I'm guarded getting tired secrets. Of waiting. No, odblokowaliśmy osiągnięcie jakieś. Mnie to tam za bardzo nie interesuje. No ale okej. Rozmawiamy dalej z nimi. It may lack the amenities of the switchboard, but it's safe. We've taken precautions not to be surprised again. Things are chaotic right now, so there's plenty for you to do. Wstawaj, nie ma spania. Desdemona told me to give you this. An extraordinary feat to recover this, but that's hardly the point. Without a lick of training and us knowing hardly anything about you, Des has invited you to join HQ. Would have been nice if she had consulted with her second in command, but what's done is done. Since you're here now, we might as well put you to work. You guys recruited me. I don't need your attitude. Charming. I'm sure you and Glory will be fast friends. One of our field agents, Old Man Stockton, needs help with a runaway synth. H-222. So headquarters, as always, puts out the fires that others can't be bothered to put out themselves. Paranoid old bat won't even tell us the problem. He insists that we get our intel from a dead drop. What's a dead drop? Come on, Blue. This is an amateur hour. Oh, dear Lord. A dead drop is a mailbox with a rail sign on it. It's a common means of communication for us, so keep an eye out for them. When you make contact with Stockton, he won't give you the time of day unless you give him the proper countersign. The current sign is, do you have a Geiger counter? And the counter is, mine is in the shop. Please tell me Deacon taught you that at least. You can trust me with this. I'll get it done. You sound rather convincing, actually. Stockton is a prominent businessman at Bunker Hill. The dead drop will be near there. Use the escape tunnel in the back to get there quicker. Okej, mamy następne zadanie, ale nie po to tutaj jesteśmy. Jesteśmy tutaj, żeby porozmawiać z Desmoną. Before you joined us, you wanted my help with something. I'm listening. Właśnie. I have plans here to build a signal interceptor that can get me into the Institute. So that's what the Courser chip was all about. You needed that frequency, I take it. Why? What does this machine do? The Institute uses teleportation to get in and out. The interceptor can hijack their signal and send me instead. We've spent dozens of years and too many good agents' lives only to discover not a goddamn thing. And now we have the answer, thanks to you. Teleportation? That the Institute could build something so... But we've got work to do. This is our top priority now. I want Tinker Tom to help you in any way possible to get this device built. Okej. O to mi chodziło. Idziemy do złotej rączki Toma. Gdzie on jest? Gdzieś tutaj powinien być. Pewnie śpi. Wstawaj. Nie, to nie on. Tu jesteś? Tak. Wstawaj, nie ma spania. Ready to hand over the plans? This is the big one. Here you go. Let's see what we need. Hold on. Who wrote this? Some kid with a crayon? Shit. Oh, man. Molecular transmission via encrypted RF waves? Those Institute eggheads are crazy. And you can divert the signal using a heavily modified relay interception. Like a pirate broadcast, you know? That's intense. I knew you could figure it out, Tom. The plans cover all the high-end egghead shit, but they're missing a ton of engineering details. Filling in the gaps will take time. This bit here, the stabilized reflector platform, just needs some high-grade metal. Easy. By the time you finish that, I'll have the rest done. What's it gonna take to build it? We can scrounge up the platform components you need. No problem. But where to build it?
It's gonna need some serious space. This baby's big. I know Pam was running numbers on a good site for a new safe house. It's got a workshop, good location, and the full blessings of her predictive algorithms. Once you set up the safe house, we'll drop off the materials there. Or you could build your own platform somewhere else, I guess. O, chcę tam zbudować, gdzie on mi powiedział. Pam? A to jest Pam chyba, tak? Tak. Agent Bullseye has arrived. I have a mission for you. Bullseye. Increasing efficiency of synth traffic flow. Odds of entire organization being compromised increase daily. Solution. A new distribution center needs to be established. I get to set up a new base. That's cool. Agent's temperature is irrelevant to this conversation. Mission details commencing. Pacify the target location. Fortify position to protect current and future railroad assets. New distribution center will be codenamed Mercer Safe House. Good luck. Make sure you're never followed here. Szanowni. Okej, okay, to zobaczymy. Mapa. I gdzie to jest? Tutaj. Okej. Okay. To lecimy to oczyścić. No, raczej będzie proste. Ja lubię proste rzeczy. Proste, nieskomplikowane. A i pół godziny później. Okej, okay, widzę, że się zaczęła jakaś akcja. Ale nie o to nam chodziło w zasadzie. Gościu tam jest jakiś napalony. Nawet dwóch chyba jest. Jeden strzał i pewnie leżysz. O, ty. Oż ty. Niedobry. Tak jak mówiłem, jeden strzał i leży. Chodź jeszcze jednemu dam bobu. Jakaś farma jest czy co? Dobra, to mnie nie interesuje, idziemy dalej. Teraz zdrzałe psy, tak? I pudło moje. No, ciebie i ciebie. Nie mamy PA. Dobra. No! Ale kurczę, te zamachy masz, gościu, straszne. Dobra. Co tu jest? Tu są błotniaki, czy co tu jest? Oby nie, bo nie chcę walczyć z błotniakami. Ej, to może być całkiem możliwe. A to nie tutaj. Gdzie jest mapa? Nie, to tutaj. Gra mi się zapisała. Może i to dobrze. Ale nie widać, żeby tu było jakieś miejsce. Z błotniakami raczej. Także... Chyba inni wrogowie będą. No i pół godziny później. Dobra, jesteśmy na miejscu. No, widzę, że to jest to miejsce. Dobra, tutaj nie ma strachu. Gule zwyczajne. O, twardy. Nawet nie będę amunicji marnował. No nie. To też szkoda. Zachodu, czasu, amunicji, szkoda przede wszystkim. Otworzymy drzwi. Tutaj nikogo nie ma. Czy ty jesteś? Dobra. Trzeba pochodzić po tych domkach, porozprawiać się z gulami. Ty chyba nie żyjesz. Dobra, ten już leżącego nie będę bił. Następny domek. Tutaj chyba nikogo nie ma. Albo jest. Halo. Dzień dobry, policja. Proszę się nie rzucać. No nie, nie wierzę. Czemu on się tak zacina? O, widzę, że trochę oberwałem. Dobra, wspomagacze. Kurde, dobre to.
I rzeczy ciekawe. Jeszcze ciekawsze kapsle, za które kupimy dobrą broń, która się znajduje w którejś krypcie. Nie pamiętam numeru krypty. Tam też kiedyś zajdziemy. Nie wiem, w którym odcinku. Tutaj jeszcze chyba jeden powinien być, tak? A nie, to już jest warsztat. No i cóż, mamy już warsztat zrobiony. Także tylko jedyne co trzeba, to ustawić. Rzeczy. Ale to nie będzie proste. Specjalne. I co? Generatory. Elektryka. Zasoby? Nie, tutaj. No i do generatorów będziemy musieli mieć sporo rzeczy. Zębatka, stal, guma. W ogóle zaznacz to i trzeba to szukać ją. Chociaż wolę coś takiego zbudować. Gdzie ja mam to szukać? Wzmocnienia pobudujemy. O, już chyba nie mamy stali. Ja nie zbierałem śmieci. A jak się nie zbiera śmieci, to tak jest. No. Ciężka sprawa. Będzie z tym, widzę. Ale coś tam wymyślimy, dobra. Jest już 6. Musimy zbudować ten radiowy nadajnik. A żeby to zbudować, trzeba mieć śmieci. Także nic nie zrobimy z tym na razie. Dobra. Kontynuujemy misję. A to myślę, że w następnym odcinku po prostu będziemy kontynuować misję. Tym już się pożegnamy. Także trzymajcie się ciepło. Cześć.